odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja, opuszczając Nazaret i udając się z pośpiechem w góry, podejmuje posługę misjonarki. Wyrusza do Ein Karim, do swojej krewnej Elżbiety, choć to odległa i niebezpieczna droga. Jej odwaga wynika ze świadomości, że jej syn nie należy tylko do niej, choć będzie owocem jej żywota. Już przed jego narodzeniem niesie go do ludzi, których reprezentuje dom świętej Elżbiety i Zachariasza. Lekcja wędrówki do Ein Karim uczy nas odwagi w głoszeniu dobrej nowiny. Szczególnie wymowna staje się ona w tych wszystkich, którzy podejmują dzieło ewangelizacji pomimo wyraźnego zakazu władz świeckich lub w obliczu działalności grup rebeliantów. Prośmy Maryję, abyśmy ich wzorem z odwagą przyznawali się do Chrystusa poprzez zewnętrzne znaki oraz apostolską działalność w swoich środowiskach, parafii i diecezji. Amen. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.